Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście, jak zwykle, codziennie. Zawsze mówiłam o 19.00, Maciek zmienił godzinę, ja nawet nie wiedziałam, że o 17.00, tak bywa. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, jak Orban odniósł się do słów Donalda Tuska i Orban przypomina mi teraz takiego Kaczyńskiego, ale Kaczyński przypomina mi teraz takiego Tuska i w sumie Kaczyński to się chyba nawet zgadza z Tuskiem? I zrobił się taki kocioł w polskiej polityce, że ja nie wiem, gdzie jestem. Także zapraszam serdecznie. Na bądź na bieżąco możecie dowiedzieć się o tym, że tam Donald Tusk poleciał do, na Węgry. Czy teraz już do Węgier. Dajcie znać w komentarzu, bo już nie wiem. Na Węgry pojechał. Sobie tam robił fotki z... Um, Opozycją Orbana. Podejrzewam, że nawet Tusk nie wiedział, kim ci ludzie są, ale chcieli się fotografować, to ten se głupi fotki robił. A później wyszła afera, że to jakieś tam straszne dziady są niby. No ale słuchajcie, pojechał Tusk, przemówienie swoje zrobił przeciwko Orbanowi, żeby na niego nie głosować, żeby, że liczy na to, że wygra opozycja. Nie miał pojęcia, że to op opozycja, to co niektórzy to tacy wiecie, trochę faszyści. Ale nieważne. Ważne, żeby to była opozycja. Ważne, żeby Orban nie wygrał. Ja oczywiście ja nie. nie jakoś nie jestem osobą, która, wiecie, będzie broniła y, Orbana jako przywódcę kraju konkretnie, no bo to nie. zresztą to nie leży w mojej roli, bo to ani nie mój kraj, ani ja na niego nie głosuję. Ym, niech sobie tam ludzie wybierają, jak chcą, póki jeszcze może mają wolną wolę, bo, za, bo jak wiecie, wolna wola kończy się. Już w każdym kraju, ale mianowicie Orban tak pocisnął Tuskowi, że mu raczej wpięty pójdzie tak, że będzie wyższy. Ja te słowa powinien jeszcze umieścić na Twitterze, bo akurat Tusk na Twitterze to jest bardzo znaną osobą, więc żeby dotarło do każdego. Chociaż yy, sytuacja jest taka, że znowuż Kaczyński zawsze myślał w sposób tak jak Orban yy, i o Tusku i tak dalej. A teraz uważam, że drogi Kaczyńskiego i Orbana się troszkę rozeszły, ponieważ jak sam pan Kaczyński stwierdził, że NATO powinno wkroczyć z misją pokojową, czyli sam Kaczyński... Twierdzi, że dobrze by było, jakby NATO walczyło z Rosją teraz i my, jako Polska, bylibyśmy pod ostrzałem, bo przecież kto? A Orban nie chce się na to zgodzić. I słuchajcie, Polsat News napisał, że według Orbana przedstawiciele zjednoczonej opozycji w końcowej rozpaczy zaprosili Tuska. Polaka, którego wstydzą się nawet w jego własnym kraju, który najpierw rozbił w Polsce swoją partię, a potem partię europejską, partię ludową w Brukseli. Tak ocenił Orban. Tusk to czarny kot, który tylko przynosi nieszczęście. We wtorek w Budapeszcie odbyły się dwie manifestacje zwolenników współrządzącego Fideszu, ugrupowania Orbana oraz sympatyków opozycji. Gościem na drugiej demonstracji był lider PO, przewodniczący, Europej... przewodniczący Donald Tusk w wystąpieniu powiedział on, że dzisiaj musimy bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć, nie chcemy Putina na Ukrainie, nie chcemy Putina w Europie. Życzył opozycji zwycięstwa wyborczego i jesteście nadzieją wolnego świata, mówił. No i faktycznie tutaj troszkę Orban może nadinterpretował sobie całą tę sytuację, bo tutaj nikt nie mówił o tym, co powiedział na przykład Jarosław Kaczyński, który powiedział właśnie wprost, że chciałby, aby NATO wkroczyło z misją pokojową. Te misje pokojowe NATO i Amerykańców to wiecie, jak się kończą z reguły, nie? Bombardowaniem. Więc ja bym nie chciała, żeby na to wkraczało z jakąkolwiek misją y, pokojową. A to moje zdanie oczywiście. Nie, że ruskich troll, żebyście nie mówili mi tutaj zaraz. Po prostu ja się bardzo boję o to, żeby w Polsce nie doszło do żadnych konfliktów pomiędzy Polska, Rosja. Bo nie chciałabym z mojego kraju uciekać i nie chciałabym znaleźć takich ludzi jak niektórzy tutaj w komentarzach, którzy szklanki wody by mi nie dali, bo by stwierdzili, że nie mój kraj, to mam wypadać. A tacy w komentarzach też są i kiwam w oko. Orban podkreślił, że jego partia od 12 lat rządząca w, ko w koalicji chrześcijańsko-demokratyczną -demok Partią Ludową musi wygrać wybory parlamentarne 3 kwietnia, bo wtedy na Węgrzech będzie pokój, bezpieczeństwo i spokój. To nie jest pora na amatorów, nie czas na dyletantów. Zaznaczył premier, podkreślając, my nie jesteśmy początkujący. I ja uważam, że w takiej sytuacji Orban faktycznie ma możliwość wygrania. Wyborów. Bo mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. Ludzie boją się konfliktów zbrojnych, więc tutaj to, to jest tak jak my, my, jak ludzie głosowali na PiS w 2015 roku, jak odchodziło PO. Też byliśmy zastraszeni migrantami, byliśmy zastraszeni tym, że przyjadą, będą gwałcić, rabować, mordować, wysadzać się w powietrze. I ochronił nas. PiS i ludzie z tego względu głosowali na PiS, bo Kopaczowa i Tusk chcieli ich wszystkich do nas przyjąć w imię solidarności z Niemcami, którzy teraz mają nas w dupie. Oczywiście nie mówię tutaj o ludziach y, zwykłych, cywilach niemieckich, którzy organizują paczki, wysyłają nam je, żebyśmy mogli pomagać uchodźcom. Mówię o urzędasach i politykach, którzy dzwonią do Polski i mówią halo, wstrzymajcie ten pociąg, bo my ich więcej nie damy rady ich przyjąć. No, o nich mówię. No, ale co mówi tam dalej? Orban. Nie pozwolimy na to, nie pozwolimy, żeby lewica wyciągnęła Węgry w tę wojnę, nie pozwolimy, by lewica uczyniła wojskowy cel z Węgier oraz z Węgrów żyjących w kraju i poza jego granicami. I wiecie, i to są takie pierdolety, to są takie słowa, które po, po, o których powiedziałaby każda partia, która chciałaby wygrać wybory. Doskonale wiem, że jakby teraz były wybory, dokładnie użyłoby tej samej broni, co Orban. Jednakże pis gdzieś się zgubił. Nie wiem co się stało. Nie wiem, to raczej to poparcie dla Smoleńska mi się wydaje. Bo ja raczej liczyłam na to, że... Kaczyński i Tusk nie będą mówili jednym słowem. Oni się tam oczywiście biją, potykają, kto bardziej pomaga, kto bardziej się stara. Warszawa oczywiście konkuruje z całym rządem polskim, kto robi, co robi lepiej, szybciej, sprawniej, wygodniej. Ja uważam, że to nie ma co się licytować, tylko trzeba po prostu pomagać. I tutaj nieważne jest, kto ile robi, ważne, żeby robić, ważne, żeby to działało, tak? Każdy niech robi na swoje możliwości i na swoje... Zasięgi. A tutaj nagle wiecie. Jarosław Pol Polskę zbaw, wycho wychodzi właśnie z tym tekstem o NATO. Donald Tusk jedzie na Węgry gadać o tym, żeby opozycja wygrała i że Ukraina musi być wolna. I Orban oczywiście też sobie wziął, tak na, na, moje, na moje oko, jak sobie czytam. Nie wiem, bo nie widziałam, nie było mnie tam. Ale tak jak mogę sobie zweryfikować z artykułu, to Tusk powiedział, co powiedział, ale raczej nie nawoływał do tego, żeby powstał jakiś konflikt pomiędzy krajami, w porównaniu na przykład do Kaczyńskiego. Jednak Orban świetnie sobie to obrał w takie słowa, żeby właśnie swoich obywateli zastraszyć opozycją. To samo zrobił PiS w 2015, jak już wspomniałam. Więc to jest bardzo, bardzo dobry trik chwyt marketingowy, chwyt taki polityczny do wygrania wyborów. Jakbym mnie tak nastraszył, i by mi teraz przyszedł, na przykład krzyczałby mi Kaczyński, że on chce zmierzyć się z Rosją, że damy radę, że trzeba ochronić Ukrainę i musimy wejść w konflikt zbrojny, i przyszedłby mi Inny i powiedział: Nie możemy się mieszać, my możemy pomagać humanitarnie, tak? Pomagajmy, jak umiemy, jednak to nie jest nasza wojna. Nie chcemy, żeby Polacy umierali, nie chcemy, żeby Polacy potracili całe dobytki, domy, e, oszczędności i tak dalej, że to trzeba rozwiązać jakoś pokojowo, politycznie, dyplomatycznie. No to kto by dostał twój głos? Ten, który chciałby zbombardowania twojego kraju, czy ten, który nie chciałby zbombardowania twojego kraju? Raczej, wiecie, nasuwa się samo. To jest tak, jak właśnie ktoś chce przyjmować osoby, które miały nas wysadzać w powietrze i gwałcić i przyszli ci, którzy powiedzieli, że absolutnie się z tym nie zgadzają. Rozumiecie analogię, nie? I tam w ogóle sondaże na Węgrzech to są bardzo zróżnicowane. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja tak zwróciłam uwagę. Generalnie w Polsce jak robią te sondaże, e, czy dla Onetu, czy dla czy dla TVP, no to Róż, różnią się te proporcje, oczywiście, że tak. Jednak nie ma tak, że PO sobie robi sondaż, tam one sobie robi sondaż, czy tam te media amerykańskie robią sobie sondaże i nagle PiS przegrywa, nie? No nie ma. No jest różnica w punktach procentowych, jeśli chodzi o platformę obywatelską czy koalicję obywatelską, tam zawsze mają ciut więcej, a PiS ciut mniej. Jednak nie ma takiej dysproporcji, jaką przeczytam tutaj, bo Sondaże z drugiej połowy lutego wskazują na przewagę Fideszu, KDNP. Według badania Medianu na Fidesz, KDNP chce głosować 49% ankietowanych, a na Zjednoczoną Opozycję 43%. Według ośrodka Republikon odpowiednio 48 i 46%. A według Instytutu Nezopont. 50 i 43%. Bardzo duże różnice pomiędzy. pomiędzy sondażami. No ale tutaj jeszcze Orban powiedział jedną rzecz. Pokojowa prawica czy prowojenna lewica? Budowanie czy niszczenie? Naprzód czy do tyłu? My mówimy, że trzeba zachować pokój i bezpieczeństwo na Węgrzech. Ten, kto głosuje za pokojem i bezpieczeństwem, głosuje na nas. I wiecie, to jest taka typowa taktyka do wygrania wyborów, które. Yy, Każda mądra partia, jakby chciała wygrać wybory, to to jest najprostszy sposób na zastraszenie obywateli i ich obronienie. Rozumiecie, robimy, robimy problem, stwarzamy zagrożenie, wymyślamy wroga to jest taka taktyka i chronimy ludność przed tym wrogiem. W każdym kraju sytuacja jest ciągle ta sama. Nic nowego, Orban nie wymyślił. Dlatego dziwi mnie to troszkę, że Kaczyński z Morawieckim gdzieś tam odpłynęli, ale wydaje mi się, że oni się zaraz obudzą, że zaraz zobaczą, że e, tak, jesteśmy w NATO, pomagamy. Wystar naprawdę wystarczyłoby powiedzieć, wszelka pomoc od strony Polski jest. Jednak to nie jest nasza wojna. Pomożemy jak możemy, czyli możemy pomóc humanitarnie, dać schronienie, żywność, ubrania, leki, to co Polak robi od dwóch tygodni, dzień w dzień. Jednak nie będziemy wysyłać wojska, bo jest to przekroczenie jakichś tam granic. No niestety, trzeba brać pod uwagę to, że no, Ukraina powinna się liczyć z takimi konsekwencjami już od dłuższego czasu. My, jakbyśmy nie byli w NATO, chociaż wiecie, wiecie jak to jest, bo tutaj też Orban dobrze powiedział. I to nie jest tak, że ja stoję za Orbanem i Putinem. To wytłumaczmy sobie raz na zawsze. Nie jest tak. Jednak słowa, które powiedział, że o USA. Dodał, że Węgry leżą na granicy światów, nie rozumiemy tu wojen i nie są one toczone w naszym interesie. A ktokolwiek wygra, my na tym tracimy. Europa Środkowa jest tylko szachownicą dla mocarstw światowych, a Węgry tylko jedną z figur, jeśli ich cele będą tego wymagać, poświęcą nas dodał. No i dobra, i tak na zdrowy rozsądek źle powiedział. Czy jeśli USA miałoby dostać atomówką czy, lub poświęcić Polskę, to co by wybrali? Powiedzieli, Polaki, język podobny, jakoś się dogadacie. Ja tak uważam. Bo jakbym była na ich miejscu, też bym wola tak zrobić. Poświęcić mały kawałek, małą część w imię większego dobra. Jak to się robi w polityce najczęściej. Dlatego ja uważam, że kraje Europy mogą pomagać tak, jak jest to uregulowane. Prawnie, humanitarnie. Pomagać, dawać jeść, dawać schronienie, dawać możliwość podjęcia pracy, jeśli taka możliwość jest, jak najbardziej, żeby ludzie się usamodzielnili, yy, pomagać humanitarnie na miejscu, dostarczać leki, dostarczać to, co, co można. Jednak uważam, że dla bezpieczeństwa naszego narodu, całego narodu polskiego, nie powinniśmy używać takich słów, jakie użył Jarosław Kaczyński na przykład. A Donald Tusk to Donald Tusk. Na razie z Kaczyńskim grają w jednej drużynie. Tylko strzelają do swojej bramki. I to trochę przykre. Buziam. Pa.